aktualizacja, sezon trzeci w rozdziale 5 Fortnite'a, a w nim zmiany w rozgrywce, wyciek mapy, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie go dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite'cie chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do nowej aktualizacji, która odbędzie się już dnia jutrzejszego. I będzie to oczywiście mniejsza aktualizacja, którą w sumie nawet można nazwać hotfixem. Jak się okazuje, no to w większości rzeczy w tym update'cie to tak naprawdę ma być jakaś naprawa błędów i tego typu rzeczy. Ale oczywiście po takowej aktualizacji jak najbardziej mogą się wreszcie pojawić jakieś dodatkowe eventowe pliki, ponieważ wiadomo, że jesteśmy już dosłownie naprawdę bardzo blisko nowego sezonu. No a jeśli chodzi o ten cały mini event, to ten w sumie już niedługo powinien się właśnie zacząć. No i oczywiście przypomnę, że w całym tak naprawdę evencie będzie coś związanego z puszką Pandory, ponieważ ostatnio właśnie na plecaku z puszką Pandory, który jest obecnie tylko i wyłącznie dostępny w plikach gry, jak się okazuje, no to ten plecak ma nieco, że tak powiem, zmienioną puszkę, co nadzwyczajnie w świecie sugeruje nam to, że rzeczywiście no, ta puszka Pandory może w tym właśnie mini evencie mieć jak najbardziej miejsce. No i oczywiście całość może się przykładowo prezentować w ten oto sposób, ponieważ tutaj widzicie właśnie do ekran wczytywania, który został dodany po ostatnim update'cie. Widzimy tutaj właśnie przy okazji no po prostu Jonesiego, no i generalnie też widzimy właśnie tą puszkę, tylko że ta właśnie się otwiera na nowo. No generalnie wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście w całym wydarzeniu również mają być rzeczy związane z piorunami. Także no, całość zapowiada się bardzo ciekawie, natomiast no musimy poczekać właśnie na tą aktualizację i wtedy miejmy nadzieję, że dowiemy się oczywiście więcej rzeczy. Natomiast moi drodzy, jeśli chodzi właśnie o rzeczy, to jedną z właśnie rzeczy, która no generalnie nie wróciła do sklepu od jakichś 2000 dni, jest to emotka Fresh, która obecnie jest właśnie najrzadszą emotką w Fortnite'cie. No i 2000 dni jest to naprawdę, ale to naprawdę masa czasu, ponieważ około 5 lat. No i oczywiście ta emotka była widziana właśnie w rozdziale pierwszym. Czy kiedyś jeszcze wróci? Nie mam absolutnie pojęcia, lecz jak na razie się na to nie zanosi. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do bardzo ciekawego tematu, a najdokładniej do tematu końca wszystkich rzeczy, czyli właśnie końca na przykład Fortnite X Star Wars, ponieważ jak się okazuje, no to właśnie w większości z tych rzeczy no, jak najbardziej już niedługo dobiegnie końca. Przykładowo w właśnie trybie Battle Royale, oczywiście w Fortnite Festival, Rocket Racing i tak dalej, no to 14 maja będą to już, no, że tak powiem, ostatnie daty dla właśnie tego wszystkiego, oprócz Rocket Racing, ponieważ tam jest generalnie do właśnie maja 20. Natomiast, moi drodzy, jeśli chodzi o tryb LEGO, no to całość nadal pozostaje i z tego, co mi się wydaje, to całość będzie właśnie nawet jeszcze w następnym miesiącu, także całkiem, ale to całkiem ciekawie. No i oczywiście nie zapomnijcie o Twitchowych dropach, ponieważ właśnie to też jest do odblokowania tylko i wyłącznie do dnia jutrzejszego. Także wydaje mi się, że w sumie warto, jeżeli jeszcze tego oczywiście nie zrobiliście, a my teraz przechodzimy sobie do o wiele ciekawszych tematów. Na samym początku mamy właśnie, moi drodzy, tak zwane oficjalne po prostu grafiki od Fortnite'a. I są to na przykład właśnie grafiki, które przedstawiają nam jakieś rzeczy w przykładzie takiego konceptu. No i są one stworzone przez Xaviera Quenta. Jak się okazuje, moi drodzy, no to na przykład ta oto ilustracja z pociągiem miała być właśnie już użyta w rozdziale drugim, lecz jak się okazuje, no to chyba jednak niekoniecznie to właśnie wypaliło. No i oczywiście są to mniej więcej takie grafiki, które coś nam przedstawiają. No naprawdę całkiem ciekawa sprawa. Natomiast, moi drodzy, bardzo ciekawą sprawą jest również sezon, który nadchodzi, czyli właśnie sezon trzeci w rozdziale 5 Fortnite'a i troszeczkę te grafiki się właśnie łączą z tym sezonem, ale zaraz do tego wrócimy. Ponieważ z tak zwanej roadmapki, która oczywiście wyciekła i przedstawia nam naprawdę wiele informacji, no to chociażby poza tym, że wiemy, że w następnym sezonie będziemy mieli kolaborację z Fall Guysami, Metallicą i Piratami z Karaibów, no to, moi drodzy, poznaliśmy mniej więcej, jak właśnie wygląda cała no, okładka tego sezonu. No i właśnie z takowej okładki można między innymi wyczytać właśnie nowy itemek w postaci gitary, najprawdopodobniej jakiegoś nowego skina Bananka. Przy okazji całość jest mniej
mniej więcej właśnie w jakimś pustynnym biomie. Przy okazji nowy itemek z flagą, jak i również nowy pociąg, czyli pociąg parowy. Czyli no można by powiedzieć, że właśnie taki parowóz. No i moi drodzy, cofając się właśnie do tych wszystkich grafik, no to jedna z tych grafik przedstawiała właśnie parowóz, który no prezentuje się w naprawdę ciekawy sposób. No i oczywiście jest to tylko i wyłącznie koncept, ponieważ widzimy tutaj jeszcze na przykład, że no postacie jeżdżą sobie właśnie na lamach i przy okazji mamy też takie auta terenowe, więc kto wie, może właśnie tak będzie się prezentował właśnie ten pociąg w następnym sezonie. No i przy okazji na przykład zostaną dodane auta terenowe, jakieś jeepy i tego typu sprawy, ale czy zostanie dodane jeżdżenie na lamach, bardziej by to pasowało właśnie do jakiegoś sezonu związanego z Dzikim Zachodem, a nie do właśnie sezonu z Apokalipsą. Natomiast jeśli chodzi właśnie o cały sezon z Apokalipsą, no to z tych takich koncepcyjnych grafik mamy jeszcze coś takiego. I generalnie ta grafika wręcz idealnie by właśnie się do, po prostu pod ten klimat wpasowała. Także kto wie, może Epic Games właśnie mniej więcej jakoś ją wykorzysta. Natomiast moi drodzy, jak się okazuje, no to dostaliśmy oficjalny przeciek mapy następnego sezonu. No i zostało to chociażby potwierdzone przez iFireMonkey'ego, czyli jednego z większych właśnie leakerów na Twitterze z Fortnite'a. Jak się okazuje, no to napisał on, że właśnie jest to nadzwyczajnie w świecie prawdziwy obrazek. No i jest możliwość, że po prostu na mapie się źle wyrenderowała woda i tego typu rzeczy. Ale no tak czy siak, moi drodzy, no jest to jak najbardziej legit i tutaj macie mniej więcej jak to wygląda. Oczywiście z takowego małego kawałeczka za dużo możemy sobie nie wywnioskować, ponieważ mniej więcej właśnie cała ta mapa w sumie się prezentuje podobnie. Poza tym, że właśnie pociąg jedzie w miejscu, gdzie wcześniej była właśnie woda. Także kto wie, możliwe, że ten nowy pociąg będzie się właśnie poruszał po miejscu, gdzie była woda i na przykład cała woda z jakichś rzek i tego typu rzeczy po prostu wyparuje. Jest to jak najbardziej możliwe, że na przykład podczas całego wydarzenia właśnie puszka Pandory coś takiego zrobi, że właśnie tą wodę, że tak powiem, po prostu weź się. No, generalnie całość nam jakoś strasznie dużo nie mówi, ale no definitywnie wiadomo, że na mapie, tak jak praktycznie co sezon, pojawią się jakiegoś rodzaju nowe biomy. W tym przypadku będzie to właśnie biom podchodzący pod pustynię. Także bardzo ciekawe, że coś takiego otrzymaliśmy w ankiecie od Epika. No i wydaje mi się, że no z czasem możemy dostać tego jak najbardziej jeszcze więcej. Tak czy siak, miejmy nadzieję, że Epic Games na przykład użyje czegoś z tej oto grafiki, gdzie na przykład właśnie widzimy ten po prostu parowy pociąg. No, wygląda to naprawdę całkiem ciekawie. No i też te właśnie auta, no wygląda to naprawdę, naprawdę mega spoko. Także zobaczymy, czy rzeczywiście tak to się będzie mniej więcej prezentowało w kolejnym sezonie. No i wiadome też jest to, że z dnia na dzień będziemy mieli coraz więcej informacji na temat nowego sezonu, ponieważ dosłownie jesteśmy od tego sezonu, no około jakieś 11 dni. Także oczywiście subujcie kanał z dzwonkiem, żeby nie przegapić nowości na temat sezonu trzeciego w rozdziale 5. Zostawcie łapeczkę do góry, jak ten film wam się spodobał. Oczywiście nie zapomnijcie o kodziku HEXOKOD w Fortnite'owym sklepie. Jak będziecie robili jakieś zakupki, to bardzo by było mi miło, jakbyście użyli tego kodu. A jak obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać mapa, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. No i to tyle. Cześć!